Dawnych wydarzeń nie można już odtworzyć. Można jednak odnaleźć ślady historii. Jeszcze dziś widać w Polsce cienie Feliksa Dzierżyńskiego, Juliana Marchlewskiego i Feliksa Kona. W 20 roku chcieli oni wywołać w Polsce rewolucję i przy pomocy Armii Czerwonej stworzyć Polską Republikę Rad. Wówczas władza ludowa w Polsce istniałaby 25 lat dłużej. Drugiego sierpnia 1920 roku odbył się w Białymstoku wiec. Z balkonu Pałacu Branickich, przemianowanego wówczas na Pałac Pracy, Marchlewski i towarzysze obwieścili mieszkańcom powstanie nowej władzy. Towarzysze robotnicy, włościanie, nadeszła godzina wyzwolenia. Lud roboczy w Polsce wyzwolony spod jarzma kapitalistów i obszarników we własne dłonie bierze dziś swój los. Armia Czerwona zadała śmiertelny cios haniebnemu rządowi Polski, który gnębiąc i wyzyskując chłopów i robotników polskich, targnął się na Rosję socjalistyczną. W manifeście komitet zapowiadał nacjonalizację przemysłu i dużych majątków ziemskich. Obiecywał, że mniejsze gospodarstwa pozostaną w rękach chłopów. Po zajęciu całego kraju przez Armię Czerwoną miała powstać Polska Socjalistyczna Republika Rad. Wielkie hasło stało się ciałem. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! Młoty w dłoń! Niech żyje Polska robotnicza! Polska socjalistyczna! Propaganda komunistyczna w PRL nazywała Komitet Marchlewskiego i Dzierżyńskiego pierwszym rządem robotniczo-chłopskim. Teraz ich działalność jest niemal zapomniana. W 20 roku bolszewicy zrazili się konserwatyzmem polskiej wsi. Natomiast propaganda komunistyczna łatwiej docierała do członków skrajnie lewicowych organizacji politycznych i społecznych. Czerwonym terrorem kierował Feliks Dzierżyński. Osobiście przygotowywał listy osób do likwidacji. O swojej działalności Dzierżyński pisał bardzo poetycko. Tkwię w środkowym ogniu walki. Jest to życie żołnierza, który nie zna wypoczynku, ponieważ trzeba ratować walący się dom. Nie czas myśleć o sobie. Robota i walka piekielna. Ale serce pozostałe w tej walce jest żywe i takie samo jak przedtem. Cały mój czas to jeden wielki czyn bez przerwy, żeby wytrwać na stanowisku do końca. Ślady po ludziach Dzierżyńskiego pozostały w Rybienku nad Bugiem koło Wyszkowa. Czekiści zamordowali tam kilku Polaków. Najpierw przez wiele godzin ich torturowali. Podobnych miejsc kaźni wojna z Rosją sowiecką zostawiła więcej. W sierpniu 20 roku Marchlewski i towarzysze mieli nadzieję, że Armia Czerwona lada dzień zdobędzie Warszawę. Wówczas ich komitet ogłosiłby w stolicy przejęcie władzy przez Rady Robotniczo-Chłopskie i powołanie Polskiej Socjalistycznej Republiki Rad. Powstanie pierwszej władzy ludowej w Polsce zależało jednak od sukcesów czerwonoarmistów. Armia Czerwona nadal posuwała się na zachód. Wydawało się, że Warszawa wkrótce padnie. W nowym ustroju obywatele mieli mieć zagwarantowaną wolność sumienia. Najdokładniej plany członków komitetu mógł poznać ksiądz Wiktor Mieczkowski. Z rewolucjonistami dyskutował całą noc na plebanii w Wyszkowie. Ich idee były później realizowane w PRL. Kościół od państwa musi być oddzielony. Chcemy go sprowadzić do poziomu pierwszych trzech wieków. Kiedy to opiekował się biednymi, nie burżuazją. Zresztą religia to sprawa osobista, my do niej nic nie mamy. Nie pozwolimy tylko wtrącać się do polityki. Mogą sobie ludzie trzymać księży, popów, rabinów, to ich sprawa. Ale rząd nie da grosza na ich utrzymanie. To byli już tacy komisarze, którzy dokonali rozdziału kościoła od państwa. Dali mi nawet instrukcje. A co księdzy mówili?
Kazali, żebym mówił tylko o niebie, a od polityki wara, bo kula w łeb. Jestem w zasadzie przeciwnikiem kary śmierci. Jednakże w dobie rewolucji należy ją stosować i często usuwać nawet dobre jednostki, które stają na przeszkodzie. Chrystus był pierwszym rewolucjonistą. I za rewolucję oddał swoje życie. Kościół spaczył jego ideę. Dopiero komunizm stworzy człowieka, który będzie wiedział, co ma robić. Matka chciała, żebym został księdzem, a nazywają mnie antychrystem. Chrystianizm nie spełnił swojej roli, dlatego musimy go zastąpić komunizmem. Jak zwyciężymy, to nie będzie już wojen, pieniędzy, głupiego patriotyzmu. Nie będzie już żadnych narodowości, bo wszyscy ludzie będą braćmi. W teorii wygląda to bardzo obiecująco. Ale gdybyśmy byli chrześcijanami nie tylko z nazwy, ale także i w uczynkach, to z pewnością nie trzeba byłoby ani socjalizmu, ani komunizmu, ani tak gwałtownych przewrotów. Wojsko polskie uderzyło na tyły Armii Czerwonej i zmusiło bolszewików do odwrotu. Uciekać musieli również członkowie przyszłego rządu socjalistycznego. W 20 roku Lenin i jego polscy towarzysze nie mogli przeprowadzić rewolucji i wprowadzić ustroju komunistycznego w Polsce. Miałeś w kamie złoty róg! Miałeś w kamie czapkę z piór. Ostał ci się inny sznur. Zamiast do Warszawy, członkowie wyjechali na wschód. O polskich komunistach, którzy przy pomocy Armii Czerwonej chcieli przejąć władzę w Polsce, Stefan Żeromski pisał w 20 roku. Kto na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga odwiecznego naprowadził, zdeptał ją, stratował, splądrował, spalił, złupił rękoma cudzoziemskiego żołdactwa, ten się wyzuł z ojczyzny. Nie może ona być dla niego nigdy domem, ni miejscem spoczynku. Na ziemi polskiej nie ma dla tych ludzi już ani tyle miejsca, ile zajmą stopy człowieka, ani tyle, ile zajmie mogiła.